Państwu na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu jakby kontynuować mój ulubiony temat, czyli opowiem Państwu o zegarkach firmy Zenit. Wiemy, że każdy wie, co to jest Rolex, każdy wie, co to jest zegarek Omega, ale są firmy, które wprowadziły, jakby to powiedzieć, wiele ważnych rzeczy w rozwój zegarmistrzostwa i dzisiaj jakby troszeczkę zeszły z tego głównego firmamentu, ale nadal funkcjonują, a kolekcjonerzy bardzo się cieszą, jeżeli mogą coś na ten temat opowiedzieć. W zasadzie firma Zenit została założona przez George'a Favre-Jacota w miejscowości Laloz w okręgu Neuchâtel, czyli taki okręg, gdzie bardzo dużo firm zegarmistrzowskich było. Tak jak powiedziałem, w 1865 roku pan Jacot założył tą firmę. Muszę przyznać, że był chyba wizjonerem zegarmistrzostwa, ponieważ od razu, że tak powiem, wykorzystał potencjał ludzki, który był tam w okolicy, zgromadził wokół siebie wielu znanych zegarmistrzów i, jakby to powiedzieć, od razu robił zegarki bardzo dobrej klasy, specjalistyczne. Dostarczał zegarki dla wojska, dla kolejnictwa, dla poczty, dla lotnictwa. Naprawdę był bardzo, bardzo ciekawym człowiekiem. Ta nazwa troszeczkę ewoluowała, ponieważ tak jak na początku sygnował zegarki własnym nazwiskiem, później w 1897 roku wymyślił wprowadził kaliber Zenit i w zasadzie ta firma zaczęła się nazywać gdzieś Zenit od początku XX wieku. Pojawiły się charakterystyczne gwiazdy na elemencie ozdobnym, które za chwilę Państwu pokażę, ale w każdym razie dla mnie firma Zenit jest jedną z topowych, czołowych firm i o tym bym chciał Państwu opowiedzieć. Mój najstarszy zegarek, jaki posiadam firmy Zenit, a w tym momencie on jest sygnowany właśnie tutaj na tarczy George Favre Jacot Laloz i to jest wszystko tutaj na tej tarczy napisane. Jest to zegarek gdzieś z lat 1880, który był przeznaczony na rynek Rosji carskiej, bo tam też bardzo prężnie ta firma działała. Oczywiście wszędzie tutaj jest pięknie sygnowane, jest, że są 84 łuty, czyli jest to ewidentnie na rynek rosyjski. Jest kluczyk do nakręcania, otworzymy tutaj drugą stronę. Oczywiście mamy wszystko tutaj napisane, jest piękne też sanie, konie, także jest to naprawdę zegarek oprócz tego, że bardzo dobrej firmy, to jeszcze bardzo ozdobny i tutaj charakterystyczny właśnie układ mostków dla zegarków firmy, będę używał cały czas słowa Zenit w tamtym okresie, ale patrzą Państwo na zegarek, który ma około 140 lat i jest nakręcany kluczykiem. Oczywiście te zegarki się rozwijają w różnym okresie. Tutaj na przykład mamy zegarek na rynek polski. Jest to Ministerstwo Spraw Wojskowych, pan Jeżnacki w Warszawie i mamy bardzo ładny taki w niklu zegarek i tutaj jakby się udało pokazać, jest właśnie ten charakterystyczny, ten nowszy znak już firmy Zenit, który w zasadzie był we wszystkich zegarkach po 1911 roku i jest to właśnie ten taki, te Zenit, czyli te gwiazdy postawione w Zenicie i to jest ten taki skomplikowany, rozbudowany znak, który później się przerodzi tylko w czysty napis Zenit. No i tutaj już możemy zobaczyć taki podstawowy mechanizm, bardzo ładnie rozwiązane tutaj te kamienie, wszystko jest tak ładnie rozłożone, ale jest to taki troszeczkę bym powiedział prostszy mechanizm, nie mający takich bajerów, które były w różnych specjalistycznych zegarkach, ale musiał on być bardzo dobrej klasy, skoro był przeznaczony dla wojska. Kolejny zegarek, który Państwu pokażę, to jest sygnowany tutaj, jest zegarmistrzem, który ten zegarek sprzedawał, ale najważniejsze to mamy tutaj w środku. Tu akurat ktoś dostał za 25 lat pracy w hucie Laura, a w środku mamy już bardzo ładny, taki rozbudowany mechanizm firmy Zenit z tak zwaną mikroregulacją, z takim ciekawym rozwiązaniem stosowanym w zasadzie głównie w zegarkach Zenit i trzeba powiedzieć, że firma Zenit jest rekordzistą, jeżeli chodzi o powiedzmy różne takie rozwiązania techniczne, ponieważ ona posiada 297 różnych patentów zegarmistrzowskich, a w różnych wystawach dostała 2333 nagrody
nagrody, co też jest pewnym rekordem. Oczywiście kolejny zegarek firmy Zenit, już tutaj ładnie na tarczy pisze tylko Zenit. Też stosunkowo skromna koperta, ale też bardzo ładny mechanizm, tak zwany mały mechanizm, że tak chodzi o elementy też białe, widać kamienie w szatonach, naprawdę jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. No i może z tych takich właśnie z tych starszych zegarków jeszcze kolejny zegareczek, gdzie też tutaj pisze, że na przykład w Paryżu w 1900 roku to rozwiązanie techniczne dostało nagrodę, czyli musi to być zegarek po 1900 roku i też właśnie ten taki pierwotny mechanizm, który Państwu już pokazałem, ma on takie charakterystyczne rozwiązania. Ja nie ukrywam, że też mam wiedzę na ten temat, że już na początku XX wieku firma Zenit zaczęła robić zegarki naręczne. Te zegarki naręczne są stosunkowo wysokiej klasy. Tutaj mam tak zwaną pasówkę, czyli mechanizm zegarka kieszonkowego wsadzonego w zegarek naręczny. I tu też mamy właśnie ten rozbudowany, tą mikroregulację, co świadczy, że jest to wysokiej klasy zegarek. Ja miałem w swojej przeszłości dobre zegarki firmy Zenit z lat 40., z lat 50., ale nie ukrywam, ponieważ one są bardzo pokupne, a ja muszę też z czegoś żyć, więc ich tutaj w komplecie nie mam. Pan już prowadzący firmę Zenit miał też taki dobry pomysł, żeby wchłaniać mniejsze firmy. I na przykład taka była firma pana Dietisheima, który w 1881 roku założył firmę Movado. Powiem szczerze, ciekawe jest też to pochodzenie słowa Movado, ponieważ to był zapalony esperantysta i właśnie w języku esperanto Movado znaczy ciągle w ruchu. No i Zenit przejął tą firmę i tutaj możemy zobaczyć bardzo ciekawe, bo tak, jest Movado, są firmy Marvin, są firmy, które funkcjonowały i tutaj mamy na przykład napisane na tym Marvin, a tu mamy bardzo wczesny taki właśnie mechanizm i w środku jest napisane Zenit. I jest to bardzo, bardzo precyzyjny, z małego zegarka mechanizm, który normalnie byłby w zegarku kieszonkowym, takim damskim, to tu mamy jeden z pierwszych naręcznych zegarków firmy Zenit, asygnowany właśnie Marvin na tarczy. Jako ciekawostka powiem, że pan Marian Stajewski, leszczyński zegarmistrz, był przedstawicielem Marvina na Leszno. No i tutaj mamy kolejny, znowu Marvin, zegarek, bardzo ciekawej takiej, bym powiedział, artekowskiej już kopercie, jeżeli chodzi o zegarek naręczny. I tu już mamy tylko napisane Marvin, ale jak się dobrze przyjrzymy, jest to bardzo zbliżone do zegarków firmy Zenit. No, firma Zenit dla mnie jest też synonimem jednego zegarka, który jest moim marzeniem, a nie wszystkie marzenia trzeba sobie, że tak powiem, realizować. W końcu lat 70. w salonie Kruka widziałem pierwszy raz na żywo zegarek, taki skomplikowany chronograf El Primero. To jest taki chyba najbardziej flagowy, znany zegarek firmy Zenit. Ten zegarek powstał w 1969 roku, ale tak jak powtarzam, widziałem go pierwszy raz w końcu lat 70. i pamiętam, że w salonie Kruka kosztował tyle, co moja 3-letnia pensja, czyli nie był to tani zegarek. Firma Zenit nie tylko robiła zegarki kieszonkowe i naręczne, robiła na przykład takie bardzo piękne gabinetowe zegarki. Jest tutaj napisane wyraźnie firma Zenit. Tu mamy na dole kalendarz, który możemy przestawiać ręcznie lub się sam przestawia. Tutaj u góry mamy taki wlot, gdzie wrzucamy pieniążki, ponieważ to jest zegar, który zachęca do oszczędzania. Żeby ten zegar nakręcić, to trzeba odblokować nakręcanie, a to nakręcanie chodu odblokowuje się w ten sposób, że wrzuca się tam pieniążek i po iluś miesiącach, czy powiedzmy wrzucając drobne monety, można było dzięki temu zegarowi uzbierać jakąś kwotę. Tutaj Państwo mogą zobaczyć bardzo ciekawy podróżny zegarek Zenit. On nie jest zbyt kompletny, no, jest problem ze wskazówkami i z szkiełkiem, ale jest
bardzo ciekawy z tego powodu, że zachowało się to oryginalne zamknięcie, a dla mnie najważniejsze jest to, że jest to zegarek z rynku polskiego, ponieważ ja ten zegarek nabyłem w czasach, kiedy jeszcze z zagranicy nie przypływały do nas różne rzeczy. Kolejny taki zegarek firmy Zeni, tak szlachetnie na marmurku ułożony, i tu też taki kolejny zegarek właśnie z budzikiem, sekundnik, ze subsekundą, bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Tutaj po prawej stronie możecie Państwo zobaczyć reklamy firmy Zeni. Proszę zobaczyć tutaj taki duży poster, który już wiele lat jest w moim posiadaniu, właśnie reklamujące zegarki firmowe firmy Zeni. No, on będzie gdzieś z lat 20. Tak jak wspomniałem, po 1911 roku już wszystkie zegarki miały tylko napisane Zenit. Oczywiście na rynku polskim bardzo dużo było zegarków Zenit. Tam kawałeczek dalej po prawej stronie możecie zobaczyć wspaniałą z epoki reklamę, że zegarki Zenit to jest szczyt doskonałości. I tutaj macie przegląd. Zegarek kieszonkowy, bardzo modny w latach 20., 30. pojawiający się zegarek prostokącie na rękę męski. I oczywiście mały damski zegarek, i to jest zrobiona taka reklama, która, o ile dobrze pamiętam, w jednych z poznańskich zakładów zegarmistrzowskich była w oknie, ona jest do podłączenia do prądu, tam jest to podświetlana, jest ta szyba i mamy wspaniałą, elegancką reklamę. No, muszę powiedzieć, że w zasadzie o tych Zenitach mógłbym jeszcze dużo Państwu opowiadać, ale no tak może na koniec pokażę też niezwykle ciekawą rzecz. To jest taki, by można powiedzieć, przenośny zegarek, proszę Państwa, on jest bardzo podobny do chronometrów okrętowych, ponieważ na żaglówkach, na jachtach trzeba mieć dokładny czas. I tutaj mamy taką właśnie skrzyneczkę obudowaną. Ona się tutaj zacięła. Jak się tutaj otworzy, to mamy wspaniale widoczne, fosforyzujące wskazówki i piękny napis firmy Zenit. Jest to zegarek ośmiodniowy. Jest to taka właśnie, no trudno mi powiedzieć, czy adaptacja firmy Zenit, czy ktoś sobie zrobił taki, ale jest tu wysokiej klasy ośmiodniowy mechanizm firmy Zenit, który oczywiście po odsłonięciu tutaj tej klapki możemy nakręcić i regulować. Także jest to też chyba najciekawszy Zenit, jaki jest w moim posiadaniu. Mam już go wiele, wiele, wiele lat. Długo był niesprawny. Udało mi się nie tak dawno namówić mojego kolegę Marka z Wrocławia, żeby mi go naprawił. Ach, tam długo to nie trwało, prawie rok, ale zrobił mi ten zegarek i jestem bardzo zadowolony, bo w mojej kolekcji jest piękny, taki właśnie ośmiodniowy zegarek firmy Zenit, który może być zegarem okrętowym na jachcie. Także idąc czasami do centrum handlowego, zwracamy uwagę w salonie z zegarkami, jakie są różne nazwy. Proszę czasami też zwrócić uwagę na zegarki firmy Zenit.